Witajcie, moi drodzy. Na pewno dzisiaj wstając do pracy bądź na uczelnię, za oknem zauważyliście bardzo gęste mgły, które ograniczały widzialność do 100 metrów. A teraz czas na weekendową prognozę pogody. W ciągu najbliższych dni pogodę nad Polską kształtować będzie klin wyżowy, tylko na północy zaznaczy się obecność frontu, który w niedzielę przyniesie pogorszenie pogody. W sobotę ranek mglisty ze spadkami temperatury poniżej zera. W ciągu dnia po ustąpieniu mgieł zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Po południu na północy zachmurzenie wzrośnie do dużego, a nad samym morzem niewykluczone są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna przeważnie 0, minus 2 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalnie wzrośnie od 4-5 na wschodzie i w centrum do 7-8 na południu kraju. Wiatr słaby i wiał będzie z zachodu. W niedzielę nastąpi pogorszenie pogody. Na północy Polski od rana przez cały dzień dużo chmur i okresami możliwe są słabe opady deszczu. W centrum przejaśnienia tylko w godzinach rannych. Z upływem dnia spodziewany jest wzrost zachmurzenia, ale nie powinno padać. Najcieplej i najwięcej słońca w południowych regionach kraju. Tutaj dość pogodnie, a na termometrach miejscami nawet 10 stopni. Najchłodniej w północnej części Mazowsza i na Podlasiu około 5 stopni. Noc z przymrozkami, cieplej tylko na wybrzeżu i północnych krańcach Polski około 4-3 stopnie. Wiatr słaby na wybrzeżu, chwilami umiarkowany z zachodu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody. Pozdrawiam.